Witam Was serdecznie, troszkę tak nietypowo i mam nadzieję, że będę dobrze słyszany. Dzisiaj mam dla Was unboxing przesyłki. Jak widzicie, dość dłużej temu też jest to chyba jeden z nielicznych filmów, które nagrywam na stojąco. Będę troszkę zgarbiony, ale trudno. Może nawet będę kucał, aby mieścił się w kadrze. Słuchajcie, po tytule filmu widzicie, jest to unboxing turbiny wiatrowej do budowy małej elektrowni. Dzisiaj taki unboxing, bo chcę sprawdzić, co jest w środku i co jeszcze muszę dokupić, aby zbudować taką malutką elektrownię. Turbinka jest 24V, 500W, chociaż na Allegro pisze moc 1000W, ale gdzieś tam indziej pisze, że to jest 500W. Zobaczymy, jak to się będzie spisywało. Tak czy owak, chciałbym nagrać taką serię vlogów, to będą vlogi tak naprawdę, z montażu tej turbinki. W planach jest zamontowanie to u moich rodziców. Rodzice sobie zamontowali panele fotowoltaniczne i wymyślili, że teraz może spróbowaliby jakiś wiatraczek postawić gdzieś na swojej ziemi i wykorzystać ją do jakichś tam celów, więc wszystko tutaj będzie we vlogach. Dobra, otwórzmy, zobaczmy, co jest w środku. Przyznam się Wam, że nie otwierałem tego z prostej przyczyny, zaraz zobaczycie. Oprócz tego, że mam jakąś tam instrukcję, a nawet dwie instrukcje w języku angielskim, ale to sobie później sprawdzimy na spokojnie. Dzisiaj tylko sam unboxing. Dlaczego tego nie sprawdzałem? Już Wam mówię. Ponieważ to wszystko jest zapakowane w takie oto złotko. Zobaczcie. W takie złotko wszystko jest zapakowane. Temu też tego nie otwierałem. Więc ja będę to Wam pokazywał od góry. Będę Wam to pokazywał od góry, co jest w środku, więc... Noża nie ma, ale są nożyczki, więc otwórzmy z tej strony. Ok, otwarte, sprawdźmy, co jest w środku. Powiem Wam szczerze, że jak to zobaczyłem opakowane, pomyślałem sobie, o, jakiś sprzęt z jakiejś agencji kosmicznej przyleciał. Dobra. Mamy to otwarte, jeszcze w kartonie, więc usuńmy to z kartonu. Nic nie spadło, tylko wypadły śrubki. Wypadły śrubki, jakieś dwa klucze, jeden imbus i jakaś masa śrubek, to wypadło. Lecimy. Dobra, mamy nasze łopaty. Łopat jest 6 bodajże. Są łopaty. Jeśli chodzi o długość, długość pojedynczego ostrza jest to około pół metra. Średnica koła wiatrowego jest to 1,10 m, 1,150 m. O, 1,150 m, więc jest to dość duże, więc idziemy dalej. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Odkładamy na bok, czapa, aby nałożyć, jak już zamontujemy. Nasze łopaty i uwaga, sam wiatrak. Uf, ciężki jak diabeł. Dobra, zaraz wiatrak wyciągnę, bo tu jeszcze mam jakieś koło, pewnie do przymocowania na jakiś maszt. Mamy koło pasowe i sam wiatrak jest dość ciężki. Opis na Allegro sugeruje, że są tu jakieś nowoczesne, zastosowane magnesy. Dzięki temu ten wiatrak jest taki wydajny. Ok, dobra, mamy to. Powiem szczerze, patrząc się na te przewodziki, to tak średnio na jeża to wygląda. Ale mamy 3 przewody, więc chyba mamy do czynienia z silnikiem trójfazowym. To jest nieprzykręcone. Tu trzeba pewnie dokręcić to później. Potem zobaczymy w instrukcji. Ale okej, dobra. To, co rzuca się w oczy, nie ma regulatora. Nie ma żadnego regulatora. A, karząca wiatrak okazałości. Tak się prezentuje. Nie jest dość duży. Ma z tyłu dość duże skrzydło, które pozwoli mu łapać wiatr.
To ciekaw, jak to pod... A, dobra, imbusem, widzę imbusa, to się imbusem przykręca. Dobra, okej. Tak się to prezentuje. Tyle z unboxingu. Brakuje regulatora, prawdopodobnie powinien być tu. Jest miejsce, żeby tu go włożyć, ale widać w tej aukcji, z której ojciec skorzystał, nie był on w zestawie, więc potrzebujemy jeszcze tego regulator. Więc to zaraz sobie na AliExpressie nawet zamówię, żeby taniej było. Więc chwilę poczekamy na kolejny materiał a propos tego montażu. Ale okej, wszystko sprawdzone, a w sumie to wyciągnę ojcu, żeby mógł sobie ewentualnie już przygotować maszt. Okej, żeby to sobie przygotować maszt do tego. Jeszcze nie wiem, jak to będziemy mocowali, ale pewnie coś, jakaś propozycja mocowania będzie. To tyle w tym materiale. Zachęcam, łapka w górę, komentarz mile widziany. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Życzę Wam miłego dnia, wieczoru lub nocy, w zależności kiedy ten film widzicie, i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć!